James Franco niegdyś był bożyszczem kobiecych serc. Marzył o powodzeniu, byciu na scenie i wielkiej karierze. I kiedy wspiął się na samą górę, to później z niej spadł, zaliczając naprawdę bolesny upadek. Pojawiły się oskarżenia kobiet, które zarzuciły aktorowi, że ten dobierał się do nich siłą i zmuszał do rozbierania na castingach. Co więcej, później Franco zaszkodził swojej reputacji, stając się też bohaterem afery na tle rasowym. Nie wspomnę już nawet, jak bardzo w oczach stracił też taki dany Masterson. Jazdoru różowych lat 70., który miał przecież upijać kobiety, dorzucać im coś do drinków i później wykorzystywać. Swoją drogą usłyszał nawet wyrok 30 lat więzienia. Kto jeszcze dopuścił się haniebnych czynów i stracił w oczach wszystkich? Niektóre nazwiska mogą zaskakiwać. No, na początek zaczniemy od ciekawego przypadku, jakim jest serial Glee. Ta produkcja, a właściwie jej bohaterowie są owiani skandalami z każdej możliwej strony. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że nad tym tytułem czuwa chyba jakaś klątwa. I żeby nie być gołosłownym, wystarczy przytoczyć tutaj kilka szokujących wydarzeń. Mieliśmy aktora Corriego Montifa, czyli serialowego Fina. Mężczyzna był uzależniony od różnych substancji i ostatecznie przedawkował. Mieliśmy Marka Salinga, najpierw oskarżonego o przemoc wobec swojej dziewczyny, a niedługo później aresztowanego za posiadanie, mówiąc delikatnie, różnych filmów i zdjęć z udziałem dzieci. Mieliśmy też serialową Santana Lopez, która wypłynęła z synem na jezioro, wyskoczyła z łódki i nigdy już do niej nie wróciła. Już nawet nie wspominam o ekipie, która tworzyła ten serial, bo w ciągu jednego roku zginęło tam z różnych przyczyn przynajmniej kilka osób. Dzisiaj jednak chciałem Wam powiedzieć o aktorce, która w serialu Glee wcielała się w postać Rachel Berry. Lia Michelle, bo tak się nazywała, miała dobrą reputację. Na pozór zdawała się być naprawdę fajną babką, która, wiecie, na klatce zawsze powiedzień dobry. Ale gdy kilka spraw ujrzało światło dzienne, to reputacja aktorki drastycznie powędrowała w dół. Gwiazda serialu została oskarżona przez, nazwijmy to, koleżankę z planu Samantha Ware. Kobieta zarzuciła jej publicznie, że zamieniła jej debiut telewizyjny w istne piekło. Aż ta zaczęła nawet zastanawiać się nad zakończeniem swojej kariery w Hollywood. Nigdy nie zapomnę tego, jak powiedziałaś wszystkim, że gdybyś mogła, to byś narobiła do mojej peruki. Między innymi to napisała Samantha Ware w mediach społecznościowych. I oskarżona, oczywiście, przeprosiła za swoje zachowanie, ale jak to się mówi, dolała tylko oliwy do ognia. Po chwili zaczęły padać słowa, że jej przeprosiny są nieszczere, że nie bierze za to odpowiedzialności i co ona w ogóle wygaduje. Pojawiły się kolejne aktorki, które miały okazję współpracować z Lią na planie, potwierdzając tylko jej diabelskie zachowanie. Przerażająca. Absolutnie okropna, upokarzała nas, nazywała karaluchami, płakałam przez nią, manipulantka. I to tylko kilka określeń, które padały w stronę serialowej Rachel Berry. <coughs> I think you move out. Mogłoby się zdawać, że aktor, aktor, który zdobywa Oscara, nie ma raczej wiele za uszami. No niestety, często jest zupełnie odwrotnie, a dobrym przykładem tego jest Cuba Gooding Jr., który zdobył Złotego Rycerzyka za rolę w filmie Jerry Maguire. Gwiazdor ekranu grał u boku naprawdę wielkich nazwisk, ale co z tego? Co z tego, skoro sprawy sądowe nieprzerwanie ciągną się za nim jak guma? Aktor nie został oskarżony raz, nie został oskarżony nawet dwa razy, aktora miało oskarżyć aż przynajmniej trzydzieści kobiet. Wszystkie twierdziły, że były przez niego dotykane w miejscach intymnych, napadał je, a nawet siłą zaciągał do łóżka. Co ciekawe, jedna ze spraw zakończyła się ugodą dopiero po 10 latach, a przy niektórych aktor przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jak podawał New York Times, mężczyzna przeprosił publicznie każdą osobę, która czuła się przez niego dotknięta w niestosowny sposób. Ale czy to załatwiło sprawę? Niesmak na pewno pozostał i chociaż ciągle pojawia się gdzieś tam na ekranie, to na wielkie uznanie i nagrody raczej nie ma co liczyć. To teraz czas wejść na ring i stanąć oko w oko z Jonathanem Majorsem, który wcielił się w boksera w trzeciej części filmu Creed. I rola chyba bardzo mu się spodobała, bo niedługo później zapracował sobie na miano prawdziwego boksera, ale niestety damskiego boksera. Z końcem 2023 roku został uznany winnym napaści na swoją ówczesną partnerkę. Oskarżeń o przemoc fizyczną i przemoc psychiczną przybywa, a w drodze pojawiły się już kolejne dwie. Aktor ma kilka ciekawych tytułów w portfolio. Od 2021 grywa nawet w produkcjach Marvela, a wielu nazywało go wschodzącą gwiazdą i wszystko wskazuje na to, że ta gwiazda zaczyna właśnie spadać. Wspomniana partnerka Jonathana opisuje go jako człowieka skłonnego do agresji i manipulacji i chyba coś w tym jest. Dziennikarze New York Timesa mieli okazję porozmawiać również z ekipą odpowiedzialną za serial Krajina Lovecrafta, w której Jonathan grał główną rolę i która z kolei była motorem napędowym w jego karierze. I wiecie co? Z ich opowieści wynika, że aktor już wtedy wrzeszczał na planie, był nerwowy, skłonny do bujek. I co ważne, często nie okazywał przy tym szacunku wobec kobiet. Mel Gibson zrobił kawał świetnego kina. Miał wszystko: prestiż, sławę, Oscara. Grywał tu, grywał tam, a nawet jak ktoś nie widział żadnego filmu z Gibsonem, to przynajmniej raz w życiu słyszał to nazwisko. Gwiazdor miał kiedyś mocną pozycję w branży, jednak w pewnym momencie dobra pasca się skończyła. Zaczęło się chyba od filmu Pasja, gdzie oskarżono go o antysemityzm. Później pojawił się problem z alkoholem, łamanie prawa, przemoc domowa i niestosowne Komentarze w kierunku osób o innej orientacji, innym pochodzeniu i kolorze skóry. I to w sumie wiecie, było nawet zaskakujące. Przecież na każdym kroku aktor podkreślał miłość do Boga, swoją wielką wiarę, a tutaj takie sytuacje. Dzisiaj można jednak odnieść wrażenie, że Hollywood mu chyba wybacza, ale przez wiele lat branża się od niego odcinała. Zaczynał jako stand-upper, później śpiewał i komponował piosenki, a następnie stał się gwiazdą szklanych ekranów. Bill Cosby uchodził za sympatycznego, miłego, uroczego faceta, którego nazywano nawet tatą Ameryki. No i jak się domyślacie, nie trwało to wiecznie, bo już w 2000 roku pojawiły się pierwsze publiczne oskarżenia o narkotyzowanie i napaście wobec kobiet. Ponad 60 z nich zeznawało na niekorzyść aktora, twierdząc, że odurzał je różnymi napojami i Później wykorzystywał. Wśród nich była m.in. koszykarka Andrea Constant oraz niejaka Judy Hat. W lipcu 2015 35 kobiet zgodziło się upublicznić swój wizerunek na okładce magazynu New York Magazine. Zdaje się, że Bill Cosby stracił w oczach wszystkich szacunku, nie odbudował, a w 2018 roku wykluczono go nawet z Amerykańskiej Akademii Filmowej. Oh, Mr. Nero, What? How are you, sir? Gina Carano szybko zyskała sympatię widzów, śmiało można mówić, że publiczność ją po prostu uwielbiała. Niestety aktorka znana z Mandaloriana, Deadpoola oraz szóstej części szybkich i wściekłych przekreśliła swoje szanse na spektakularną karierę. W pewnym momencie zaczęła wypisywać kontrowersyjne i polityczne treści w swoich mediach społecznościowych. Nieetyczne porównania, m.in. religijne, doprowadziły do tego, że wielkie wytwórnie zerwały z nią współpracę. Fani irytowali się coraz bardziej i sympatycznej, świetnej aktorki zaczęła być po prostu krytykowana. Internauci zaczęli nawet wyciągać brud, jej stare posty, w których oczerniała ludzi na podstawie ich tożsamości kulturowej. Kontrakt z aktorką zerwała nawet jej własna agencja. Co tu dużo mówić, świetnie zapowiadająca się kariera uległa załamaniu, i nic nie wskazuje na to, by karano ponownie wróciła do łask. I lost everyone. I'm sorry for your loss. Oczywiście, kto jak kto, ale Kevin Spacey, umówmy się. Również wpisuje się do naszego dzisiejszego zestawienia. Aktor dzisiaj powoli odradza się filmowo, ale szacunku w oczach ludzi raczej nie odzyskał. Przypomnijmy, że postawiono mu nie jeden, a dziewięć zarzutów przestępstw seksualnych których miał się dopuścić w latach 2001-2013. Między innymi z tego też powodu środowisko się na niego wypięło i stracił rolę w słynnym serialu Netflixa. W lipcu 2023 oczyszczono jednak aktora ze wszystkiego. Sąd zdecydował, że dowody są zbyt słabe, a incydenty, o których za zaistnieniu przekonywali oskarżyciele, jeśli w ogóle miały miejsce, były dobrowolne. Kevin Spacey został oficjalnie uniewinniony, jednak wielu ciągle jest zdania, że fakt bycia uniewinnionym jeszcze nie oznacza, że był niewinny. Michael Richards miał naprawdę dobry start, a poza rozbawianiem ludzi na ekranie próbował to robić również na scenie. Aktor kilka lat poświęcił, by zbudować sobie renomę, którą zniszczył dosłownie w jeden dzień. Podczas jednego ze swoich występów widownia zalazła mu za skórę, więc ten nie wytrzymał i postanowił wygłosić kilka nieprzyjemnych słów, w których nie brakowało rasistowskich wiązanek. Na jego nieszczęście wszystko zostało zarejestrowane i puszczone do internetu. Richards wyraził skruchę i próbował później przepraszać, ale nie przyjęto jego przeprosin i uznano za fałszywe oraz zrobione pod publikę.

Jak widzicie, czasem wystarczy jedno niepotrzebne słowo, by zrujnować sobie wieloletnią karierę. Wyżej wymienione nazwiska są świetnym przykładem na to, że nie wszystko da się też schować pod dywan, a kłamstwo często ma krótkie i brzydkie nogi. Jeżeli chcecie kolejny podobny odcinek, to wystarczy, że napiszecie o tym w komentarzu. Napiszcie też swoje przemyślenia, bo jestem naprawdę ciekawy. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w kolejnym To się kręci.